Cześć internecie, zanim przejdziecie w tryb świąteczno-noworoczny, dajcie się zaprosić na kosmiczny, subiektywny przegląd 2022 roku. A działo się naprawdę sporo, dlatego mieliśmy z czego wybierać. Dobrze słyszeliście? My. Nie będę opowiadał sam. Zaprosiłem do tego przeglądu wielu wspaniałych gości, twórców popularyzujących naukę i technologię oraz osoby pracujące na co dzień z kosmicznymi projektami. Nie traktujcie tego jako rankingu, aczkolwiek przed moimi gośćmi postawiłem zadanie opowiedzenia tego, co wyjątkowego, ekscytującego i ważnego działo się w kosmosie w 2022 roku. Drodzy goście, bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas i podzielenie się Waszą wiedzą i pasją. Kolejność tematów jest losowa, przy czym pozwoliłem sobie umieścić siebie na końcu, żeby jako gospodarz zamknąć tak, jak nakazuje obyczaj. Nikt nie lubi zaczynać, a komu przypadnie ten trudny zaszczyt? Wylosujmy uczciwie. Co było wydarzeniem tego roku? Z perspektywy czasu za 10 czy 20 lat będziemy pamiętać z 2022 roku tylko jedno wydarzenie, ale za to spektakularne. Rok 2022 zostanie zapamiętany jako ten, w którym NASA grała w kosmiczne rzutki. Chodzi oczywiście o zakończenie misji Double Asteroid Redirection Test, w skrócie DART, czyli z angielskiego rzutki. Czy inżynierowie NASA nie mają już innych rzeczy do roboty i tak bardzo umierają z nudów? Oczywiście, że nie. Więc o co chodzi? Jeśli nie chcemy zakończyć tak jak dinozaury, to musimy znaleźć sposób na obronę przed asteroidami zmierzającymi w kierunku Ziemi na kursie kolizyjnym. I nie, rozwiązaniem nie jest wysłanie kilku przystojnych i twardych nafciarzy, którzy podłożą na asteroidzie atomówkę. Rozwiązanie jest dużo prostsze, o ile zadziała. Trzeba wysłać w kierunku asteroidy sondę, czy też taki kinetyczny impaktor, który uderzając w nią zmieni jej trajektorię. Brzmi prosto, ale czy zadziała? No i to właśnie testowała misja DART. 27 września 2022 roku o 1:14 polskiego czasu sonda DART uderzyła w Dimorphosa, mniejszy 160-metrowy obiekt, który porusza się wokół większego Didymosa o średnicy 780 metrów. Celem była zmiana orbity mniejszego względem tego większego. Test udał się wyśmienicie, nawet lepiej niż naukowcy z NASA przewidywali. Przed uderzeniem DART-a Dimorphos obiegał Didymosa w 11 godzin i 55 minut. Teraz robi to w czasie o 32 minuty krótszym. O misji DART usłyszymy jeszcze za 4 lata, kiedy to europejska sonda kosmiczna Hera dotrze do układu planetoid Didymosa i Dimorphosa, aby dokładnie zbadać pobojowisko po uderzeniu sondy DART. Pierwsza w historii ludzkości misja obrony planetarnej, a także pierwsza zmiana orbity ciała niebieskiego w Układzie Słonecznym stały się faktem w 2022 roku. Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału To Jakiś Kosmos, ja na imię mam Zbyszek, możecie mnie kojarzyć z kanału Nocne Niebo. Dziś na zaproszenie Kuby opowiem Wam, jak upłynął rok 2022 z perspektywy łowcy satelitów. Łowcy satelitów, ale to brzmi co? Ale tak, tworzymy już ogromną społeczność amatorów wypatrujących na niebie jasnych i ciekawych obiektów i niekoniecznie są to ciała niebieskie. Wszystko zaczęło się od Starlinków i to one co roku cieszyły oko obserwatorów amatorów, którzy szukali na niebie czegoś więcej niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Ale rok 2022 był najsłabszym rokiem pod względem liczby udokumentowanych obserwacji widocznych i jasnych przelotów Starlinków. Mimo tego, że w tym roku wyszczelono dwa razy więcej misji Starlink, to jednak orbity satelitów telekomunikacyjnych Ilona Muska dopiero co umieszczonych w przestrzeni kosmicznej nie korespondowały z naszym okresem zmierzchu bądź świtu tak często, jak to było w roku 2021. Do tego Starlinki wersji 1.5 znacznie krócej odbijają światło słoneczne w naszym kierunku, dlatego czas możliwej obserwacji gołym okiem od momentu umieszczenia
opuszczenia na orbicie spadł z 2 tygodni do 3 dni. Żeby nie było, że rok 2022 był taki słaby, pomimo że widocznych przelotów Starlinków było niewiele, to w mojej opinii właśnie w tym roku widziałem najbardziej spektakularne flary wygenerowane przez kosmiczny pociąg. Zobaczcie, jak to wyglądało wczesną wiosną tego roku. Zastanawiam się, ilu ludzi niebędących w temacie, widząc to na niebie, pomyślało sobie, co to do diaska jest. Podsumowując, gołym okiem Starlinki możemy obserwować dosłownie przez kilka dni po umieszczeniu na orbicie, jednak przy wsparciu optyki i aparatu bez problemu wyłapiemy je na niebie nawet po 2 miesiącach od umieszczenia w przestrzeni kosmicznej. Proszę Państwa, nie wszystko kręci się wokół Starlinków. W tym roku było jeszcze kilka obiektów wartych zaobserwowania, które można było dostrzec gołym okiem. Warto wspomnieć chociażby o rakiecie Falcon 9 i gazach wylotowych, które były widoczne nad Polską. Na nagraniu z początku sierpnia tego roku widać Falcona w towarzystwie Starlinków. Zostały one wyładowane na orbicie dosłownie kilka minut przed tym, aż znalazły się w moim zasięgu i tworzą jeszcze mocno zbitą formację. Obydwa obiekty otoczone są 4 prętami zabezpieczającymi, które pewnie nieraz widzieliście na relacjach SpaceX, jak odłączały się od Falcona. Kolejnym ciekawym wydarzeniem była obserwacja Starlinera od Boeinga. Statek kosmiczny Starliner, który był w testowej bezzałogowej misji na ISS, można było oglądać chwilę po odcumowaniu od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w kierunku Ziemi. Całe zdarzenie było bardzo dobrze widoczne w ciepły majowy wieczór. Myślę, że spokojnie można już wpisać do rozkładu regularnych przelotów widocznych z Polski chińską stację kosmiczną. Chińska stacja orbitalna Tiangong, czasami nazywana Tianhe od nazwy pierwszego modułu, bez problemu jest widoczna nisko nad południowym horyzontem. Najlepsze warunki do obserwacji mają mieszkańcy południowej Polski, ale u mnie w Poznaniu i to jeszcze przy zanieczyszczeniu światłem udaje się ją zobaczyć. Także polecam zapoznać się z rozkładami przelotów, tym bardziej, że Chińczycy w zawrotnym tempie ją rozbudowują. Zwiększa ona swoją powierzchnię i będzie coraz lepiej widoczna. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to klasa sama w sobie. Widoczna na niebie regularnie, nie przeszkadza w obserwacjach nawet niewielkie zachmurzenie. Ilość światła odbitego od stacji kosmicznej jest tak duża, że z powodzeniem obserwujemy ją nawet w mgliste wieczory. A nawet za dnia udaje się ją nagrać, mając do dyspozycji odpowiednie tło. I na koniec obiekt, którego chyba jeszcze niewiele osób widziało ze względu na słabe warunki atmosferyczne w ostatnim czasie. Sam też nie widziałem. Mowa o satelicie BlueWalker 3. Jest to nowy satelita telekomunikacyjny, który wyróżnia się tym, że ma gigantyczną antenę o powierzchni blisko 70 metrów kwadratowych. Jest to potężna powierzchnia odbijająca światło w naszym kierunku. Antena jest już w pełni rozłożona, ale w okresie wieczornych przelotów przypadającym na przełom listopada i grudnia tego roku nie było nad Polską pogody, więc niewiele jest informacji na temat rzeczywistej jasności tego satelity. Także kochani widzowie, jest to smaczek, na który warto polować już od początku przyszłego roku, kiedy orbita znów będzie przebiegać nad Polską. Kuba, jeszcze raz dzięki za możliwość prezentacji, życzę wszystkim pogody i zapraszam do wspólnych obserwacji nocnego nieba w roku 2023. Cześć! Cześć, jestem tutaj dzisiaj, żeby opowiedzieć o najciekawszym, moim zdaniem, kosmicznym wydarzeniu 2022 roku, który oczywiście jest powiązany z tematami satelitarnymi. Chodzi oczywiście o misję Capstone, pierwszy księżycowy nanosatelita. Został wystrzelony 28 czerwca 2022 roku maleńką rakietą Electron firmy Rocket Lab i sam Capstone też jest malutki. To jest zaledwie 12U CubeSat, czyli 12 tych kosteczek 10 na 10 na 10 centymetrów, który waży finalnie około 25 kilo, więc jest naprawdę niedużo. Jakby się uprzeć, można by go tak naprawdę wziąć do ręki, tak? To jest taki prostopadłościan. Capstone został wymyślony i jakby kontrakt na Capstone'a został podpisany w 2019 roku, czyli 3 lata temu. 3 lata zajęło zrobienie, development i wystrzelenie satelity księżycowego. Jaka w ogóle jest rola Capstone'a? To jest pierwsza misja w ogóle z programu Artemis. Program Artemis, program księżycowy, w którym chodzi o to, żeby finalnie wysłać ludzi z powrotem na Księżyc. Capstone jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Jego celem jest przetestowanie stabilności tej charakterystycznej orbity NRHO. To jest taka specyficzna orbita wokół Księżyca, która jest związana z punktami Lagrange'a, dzięki czemu powinna być bardzo stabilna i nie powinna wymagać dużej mocy silników czy w ogóle dużej ilości paliwa, żeby ją utrzymywać stale. Wysłaliśmy więc tam Capstone'a, zanim wyślemy tam Gateway'a. Gateway to jest ta stacja księżycowa, na której mają finalnie mieszkać ludzie.
Wysłaliśmy tam najpierw Capstone'a, żeby zobaczyć, czy faktycznie ta orbita jest tak stabilna, jak wychodzi z obliczeń. Policzyć, jaką trajektorię potrzebujemy przyjąć, żeby wysłać tam satelitę, albo później fragmenty stacji i tak dalej. A poza tym on ma testować również system nawigacji na Księżycu z wykorzystaniem relatywnych pozycji innych satelitów księżycowych. Dlatego uważam, że to jest w ogóle top 1 wydarzeń 2022 roku pod kątem kosmicznym. Co jest ciekawe, że development tej misji trwał zaledwie 3 lata. Ona się rozpoczęła w 2019, w 2022 poleciała w kosmos i była stosunkowo tania. Nawet powiedziałabym, że bardzo tania, bo development kosztował zaledwie 14 milionów dolarów, a lot 10 milionów dolarów, czyli łącznie misja zamknęła się w 24 milionach dolarów. To jeżeli chodzi o misje księżycowe, jest naprawdę bardzo mało. Wcześniejsze misje dotyczące właśnie księżyca i satelitów księżycowych to były setki milionów dolarów. Tu jest niesamowity przeskok. Taka kwintesencja Space 4.0, że ma być szybko i tanio. No i dobrze. No miejmy nadzieję, że dobrze. Misja nie obyła się bez problemów niestety, no bo wystrzelona w czerwcu, już tak naprawdę w lipcu miała pierwsze problemy. Na początku lipca utracono komunikację z satelitą. Na szczęście po jednym dniu udało się ją przywrócić. Chwilę później, parę tygodni później pojawił się kolejny problem. Capstone obracał się w sposób niekontrolowany, co powodowało, że ciężko było się z nim połączyć, bo anteny machały we wszystkie kierunki świata, tak? A anteny powinny być skierowane w Ziemię, żeby móc z tym satelitą w miarę rozmawiać. Plus był problem z energią, bo panele słoneczne również się kręciły, więc nie mogły pobierać tyle energii ze Słońca, ile powinny, gdyby były dobrze wypozycjonowane. Ale po dłuższym debugu udało się dojść do tego, że zawór w jednym z silników był zepsuty i po prostu jeden z silniczków działał cały czas i po prostu kręcił tym CubeSatem. Znamy też takie przykłady. Był taki niemiecki CubeSat, który również się tak kręcił na orbicie i również bardzo długo zajęło debugowanie go, więc tutaj z tym Capstone'em było podobnie, ale oczywiście poziom był o tyle trudniejszy, że on znajdował się o wiele dalej, bo w ogóle w tym najdalszym momencie, w okolicach sierpnia, on znalazł się 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. To jest ponad 4 razy dalej niż Księżyc. No, bardzo, bardzo daleko, tak? On miał taką ciekawą trajektorię, że zrobił takie w sumie duże kółko i wrócił do tego Księżyca, żeby zużyć jak najmniej energii i jakby w związku z tym jak najmniej paliwa, tak? Ale także po to, żeby mógł być wystrzelony tak małą i specyficzną rakietą jak Elektron. Więc to wszystko było przystosowane po prostu dla niego. W październiku udało się ustabilizować satelitę, a w listopadzie wyszedł on na swoją docelową orbitę NRHO, no i znajduje się na tej orbicie do teraz. Przeprowadza teraz właśnie swoją docelową misję, która ma trwać około 6 miesięcy. To jest, no wydaje się stosunkowo niedługo, tak? Tylko pół roku, no ale znając inne projekty NASA, pewnie jeżeli będzie działać dobrze, no to ta misja po prostu będzie się przeciągać i przeciągać. Kolejne miesiące, oby kolejne lata. No jeżeli chodzi właśnie o zastosowanie tej misji tak w przyszłości, to jest, tak ładnie mówiąc, reduktor ryzyka dla kolejnych misji z cyklu Artemis. No i właśnie demonstrator gotowości technologicznej do tego, żeby tam na tą orbitę wysłać tą stację księżycową. No i też właśnie umieszczać kolejne satelity na tej orbicie Księżyca i móc nawigować się zarówno po powierzchni Księżyca, jak i właśnie na samej orbicie. Tam już nie jest to takie trywialne. Może ziemskie też nie jest trywialne, tak? Ale jeżeli chodzi o Księżyc, jest to poziom trudności o wiele, wiele wyższy. To by było na tyle. Myślę, że Capstone naprawdę powinien się znaleźć, jeżeli nie top 1, to przynajmniej w top 3 kosmicznych wydarzeń 2022 roku. Dzięki. Chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem wydarzeniem roku 2021 był lot orbitalny Starshipa, ale niestety jak zawsze Elon Time pokrzyżował plany i w niespodziewanym plot twiście to SLS wygrał ten emocjonujący wyścig. Mimo to 2022 przyniósł naprawdę niesamowity progres w rozwoju rakiety SpaceX, dlatego moim zdaniem wydarzeniem roku 2022 jest cała kampania testowa Starshipa. Kłóciłbym się, że punktem zwrotnym tej kampanii było pojawienie się Raptora drugiej generacji. W 2021, który był złotym rokiem dla fanów SpaceX, co prawda widzieliśmy dużo testów silników oraz aż 3 loty prototypów, ale niestety praktycznie każde z tych wydarzeń miało jedną wielką bolączkę. Silniki Raptor w wersji pierwszej, które niezawodność miały na poziomie rakiet 3 od Astry. Wszystko to zmieniło się na początku 2022, gdy w placówce McGregor pojawiło się wybawienie w postaci pierwszego silnika Raptor 2.0. Trochę jednak minęło, zanim dane było nam zobaczyć ten technologiczny cud w akcji.
W międzyczasie doszło do swoistego ochrzczenia orbitalnej wieży startowej, gdy to po raz pierwszy użyto ramion Mehazili do podniesienia Shipa 20 na Booster 4, po czym oba, wtedy jeszcze uważane za kandydatów na lot orbitalny prototypy, zostały przeniesione na złomowisko. Gdy już zdaliśmy sobie sprawę, że o prześmiewczej dacie startu, czyli sierpniu, możemy zapomnieć, do gry dołączyli nowi zawodnicy w postaci Shipa 24 oraz Boostera 7. Wyposażeni w Raptory drugiej generacji mieli sprawić, że testy silników staną się tylko formalnością, a wymarzona orbita stanie się realnym celem. No i w sumie tak się stało, lecz nie obyło się bez kilku poważnych wpadek. Najpierw podczas jednego z testów kriogenicznych usłyszeliśmy potężne uderzenie, którego źródłem okazała się zmiażdżona rura transferowa, której zdjęcie wyciekło chwilę później do internetu. Potem podobny los czekał S24, na szczęście obie usterki udało się naprawić. Natomiast najgłośniejszą, i to dosłownie, wpadką kampanii testowej Starshipa była eksplozja metanu pod orbitalnym stołem startowym. Narobiła ona niezłych szkód, lecz była to dość cenna lekcja dla SpaceX, które wprowadziło zmiany sprawiające, że więcej sytuacja taka się nie powtórzyła. Jako że problemy rozwiązano, to można było przejść do najbardziej ekscytującej części całej kampanii, czyli testów silników na orbitalnym stole startowym. Zaczęło się skromnie, pod jednego silnika, ale mimo to test ten był dość wyjątkowy, gdyż był on pierwszym odpaleniem Raptora na OLiD. Dalej wszystko zaczęło się rozkręcać. Tak zwany full duration test trwający aż 20 sekund, później test z 3 silnikami, 7 silnikami, aż w końcu odpalono aż 14 z 33 dostępnych Raptorów drugiej generacji. Całość zwieńczona została dość ważnym kamieniem milowym, czyli testem silników z wykorzystaniem autogenicznego podtrzymywania ciśnienia, które jest kluczowe podczas lotu na orbitę. Tak w dużym skrócie prezentował się ten rok Starshipowy i mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, iż ekscytacji było co niemała. Mam nadzieję, że w następnym roku będę mógł powiedzieć, że najbardziej ekscytującym wydarzeniem był lot albo cała seria lotów Starshipa na orbitę. W marcu roku 2022 liczba odkrytych egzoplanet przekroczyła 5000. Ponad połowę tych odkryć zawdzięczamy kosmicznemu teleskopowi Keplera, który odkrył ponad 2500 planet. Ale rośnie mu już konkurencja w postaci teleskopu TESS, który odkrył 250 egzoplanet. Biorąc pod uwagę to, jak trudno odkryć egzoplanety, astronomowie są przekonani, że niemal wszystkie gwiazdy mają swoje planety, w związku z czym w samej Drodze Mlecznej jest ich ponad kilkaset miliardów. Pośród już odkrytych egzoplanet dominują trzy grupy. Są to gazowe giganty, podobne do Jowisza i Saturna, ale bardzo często położone bliżej swoich gwiazd, przez co nazywamy je gorącymi Jowiszami. Są to Neptuny bądź mini-Neptuny i Superziemie, czyli planety skaliste większe od naszej planety. Planety o rozmiarze podobnym do Ziemi stanowią na ten moment raptem 4% wszystkich egzoplanet, co przy liczbie miliardów w całej galaktyce wciąż jest ogromną liczbą. Natomiast te planety najtrudniej odkryć, w związku z czym naukowcy są przekonani, że ich ułamek w całej populacji egzoplanet jest dużo, dużo większy. Już teraz zastanawiamy się, które z tych planet mogą nadawać się dla życia. I powstają katalogi, spisy. Jeden z nich prowadzi Planetary Habitability Laboratory, które wskazuje, że wśród tylko tych wykrytych 5000 planet, aż 60 może stanowić dobre miejsce dla potencjalnego życia. Około 350 z 5000 planet już odkrytych znajduje się w ekosferze, jednak nie wszystkie odpowiadają rozmiarem planetom, po których oczekiwalibyśmy warunków dla życia. Jednak istnieje możliwość, że księżyce tych wielkich mogą się nadawać do życia. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba, również umieszczony na orbicie w tym roku, zaczął badać atmosfery niektórych egzoplanet. Planety o rozmiarze podobnym do Ziemi prawdopodobnie będą dla niego zbyt wielkim wyzwaniem, ale możemy się zastanowić, jakich biosygnatur oczekiwać po egzoplanetach. Pierwszym typem będzie miks ozonu i tlenu, który sugeruje obecność tego pierwiastka w wyniku procesów biologicznych. Jednak musimy pamiętać, że istnieją też procesy abiologiczne, które mogą wytworzyć taką atmosferę. Innym typem, który zwróciłby uwagę naukowców, byłaby mieszanka fosfiny i amoniaku, które mogą występować w wyniku procesów niebiologicznych na gazowych gigantach, ale na planetach mniejszych na pewno wzbudziłby wielkie zainteresowanie egzobiologów. Trzecim typem miksu atmosferycznego jest dwutlenek węgla i metan, który też sugeruje skomplikowaną chemię, której prawdopodobnie towarzyszy biologia.
czwartym pseudotypem takiej atmosfery byłaby wszelka mieszanina molekuł, którą nazwalibyśmy dziwną, nietypową i trudną do wyjaśnienia w naturalny sposób. Jeśli idzie o egzoplanety, jedną rzecz możemy powiedzieć ponad wszelką wątpliwość. Najlepsze dopiero przed nami. Jesteśmy na początku bardzo ciekawej ścieżki i warto śledzić ten temat. Celem tego wieloletniego programu kosmicznego jest powrót człowieka na Księżyc, wysłanie tam pierwszej kobiety, ustanowienie stałej obecności człowieka na Księżycu poprzez bazę kosmiczną Moon Base Camp, a także przygotowanie infrastruktury pod przyszłe loty na Marsa. Po wielu skrabach, problemach technicznych, przekładaniu terminów, huraganach, rakieta Space Launch System, w skrócie SLS, wystartowała 16 listopada 2022 roku. SLS wyniosło kapsułę Orion z załogą w postaci paru manekinów naszpikowanych sensorami, czujnikami oraz paru maskotek w celach marketingowych na orbitę Księżyca. Minimalnie zbliżyły się do Srebrnego Globu na odległość 132 km. SLS wyniosło w kosmos jeszcze jeden ważny naukowy ładunek. Całą ładownię CubeSatów do badania Księżyca i Układu Słonecznego. Sceptycy wątpili, czy baterie i układy elektroniczne w satelitach wytrzymają te ciągłe zmiany terminów, ale na szczęście większość z nich z powodzeniem wykonała swoją misję. Wreszcie zabierzemy się naprawdę za badania wpływu głębokiego kosmosu na ludzki organizm. Trzeba też powiedzieć o europejskim wkładzie w misję. Artemis to nie drugi wyścig kosmiczny. Tutaj będzie się liczyć współpraca wielu krajów. Europejska Agencja Kosmiczna była zaangażowana już w ten pierwszy start. Orion był napędzany europejskim modułem serwisowym zbudowanym na naszym kontynencie. To dzięki niemu było możliwe wejście na orbitę Księżyca i powrót na Ziemię. Podczas prawie miesiąca na orbicie Orion przeprowadził masę testów i powrócił bezpiecznie na Ziemię 11 grudnia 2022 roku. Rakieta SLS jest powszechnie uznawana za nieinteresującą i nieinnowacyjną, tak mi się zdaje, że miliardy dolarów amerykańskich podatników są marnotrawione na design sprzed ponad dekady, a mnie trochę ekscytuje. Mnie ekscytuje to, że za mojego życia będę mogła obejrzeć sobie livestreama może z lądowania na Księżycu. Trzymam kciuki, SLS, wyślijcie też mnie kiedyś. Cześć, Mateusz z AstroLife z tej strony. Jako, że wybrałem drogę popularyzacji astronomii, m.in. poprzez obserwacje nieba, to też w odróżnieniu od kolegów i koleżanek biorących udział w tym nagraniu przedstawię zjawisko obserwacyjne. Rok 2022 był dla podglądaczy nieba całkiem atrakcyjny, a jego zwieńczeniem było zjawisko zakrycia Marsa przez Księżyc. Okultacje jasnych planet to spektakularne i jednocześnie bardzo rzadkie zjawiska, mimo że orbity planet oraz Księżyca ułożone są w pobliżu płaszczyzny orbity ziemskiej, to ich delikatne odchylenia oraz stosunkowo niewielkie rozmiary kątowe doprowadzają do tego, że musimy mieć sporo szczęścia, aby Księżyc i jasna planeta znalazły się dokładnie w tym samym miejscu w naszej lokalizacji i jeszcze żeby pogoda była wtedy dobra. 8 grudnia w Polsce zaczął się pochmurnie. Sam udałem się w Tatry, aby móc zaobserwować i transmitować to zjawisko na swoim kanale. Jednak ogólnie pogoda nie okazała się aż tak tragiczna, jak to zapowiadano i gdzieniegdzie w innych miejscach Polski miłośnicy astronomii również mieli możliwość obserwacji i sfotografowania tego zjawiska. Mars schował się za Księżycem około godziny 6, a wyłonił przed godziną 7. Z całą pewnością, gdyby zjawisko było w godzinach wieczornych, Księżyc i Mars były wyżej nad horyzontem i pogoda była o wiele lepsza, to przykułoby uwagę o wiele większej ilości osób. To właśnie dlatego na to zakrycie chciałem zwrócić uwagę. Zaćmienie Słońca w październiku odbiło się dużo większym echem, o wiele więcej osób je zaobserwowało, ale było w przystępnych godzinach i dużo łatwiej zaobserwować zaćmienie Słońca niż zakrycie planety.
Następne zaćmienie Słońca widoczne z Polski już w roku 2025. Następne zakrycie Marsa w 2052. Przez wzgląd na rzadkość i wyjątkowość i trudność w obserwacji, to właśnie to zjawisko uważam za najważniejsze w 2022 roku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Cześć, z tej strony Martyna z Kosmogatki. 2022 zapisze się na kartach historii jako rok rozpoczęcia brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Co do jednego nie miejmy jednak wątpliwości. Skutki tego ataku odczuwają obecnie w różnej formie ludzie na Ukrainie i na całym świecie. Jednak jak ta wojna odbiła się na branży kosmicznej? O tym właśnie będzie ten fragment filmu. Problemy z Rosyjską Agencją Kosmiczną zaczęły się, kiedy w drugim tygodniu wojny Roskosmos zażądał, by Wielka Brytania zrezygnowała ze swoich udziałów w spółce OneWeb, a sama firma zapewniła, że ich konstelacja satelitarna nie posłuży nigdy celom militarnym. Ten warunek musiał zostać spełniony, by Rosja kontynuowała wynoszenie satelitów firmy OneWeb na orbitę. Jak łatwo się domyślić, zarówno OneWeb, jak i rząd Wielkiej Brytanii odmówiły współpracy z Rosją. W efekcie 36 należących do OneWeb satelitów, które w momencie wybuchu wojny znajdowały się na terenie Rosji, do dziś pozostaje zakładnikami Roskosmosu. Ta historia ma jednak szczęśliwe zakończenie. OneWeb udało się bowiem podpisać kontrakt na wyniesienie pozostałych urządzeń z amerykańską firmą SpaceX. I gdy nagrywamy ten film, jesteśmy już po pierwszej takiej misji. Jak widać, w zaistniałej sytuacji pomagają sobie nawet konkurencyjne przedsięwzięcia. W międzyczasie Dmitrij Rogozin, szef Roskosmosu, obwieścił, że Rosja chce wycofać się z udziału w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rzucał przy tym różne groźby, na przykład, że Rosja zrzuci ISS na USA bądź Europę, jeśli Zachód będzie dalej angażował się w konflikt na Ukrainie. Widocznie te antyzachodnie komentarze Rogozina były przesadne, nawet jak na rosyjskie standardy, gdyż w połowie roku pożegnał się on z rolą głównego dyrektora Roskosmosu. Nowym szefem agencji został Yuri Borisov, który podtrzymał stanowisko, że Rosja zrezygnuje z udziału w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale będzie się to odbywało stopniowo. I to nie jest tak, że Rosja gra nam na nosie, a kraje Zachodu nic z tym nie robią. Bynajmniej. Niemcy zareagowały jako pierwsze i już w drugim dniu wojny wyłączyły teleskop promieni rentgenowskich i Rosita na niemiecko-rosyjskim obserwatorium kosmicznym Spektr-RG. Z kolei inne kraje zakazały eksportu kosmicznych technologii do Rosji. Natomiast Europejska Agencja Kosmiczna zrezygnowała z wykorzystywania w swoich misjach kosmicznych rakiet Sojuz. Zresztą, sama Rosja też wycofała swoich ludzi z Gujany Francuskiej, skąd startują europejskie loty kosmiczne. W efekcie bez rakiety zostało 6 różnych projektów, w tym ten najważniejszy, start marsjańskiej misji ExoMars z łazikiem Rosalind Franklin. Ta misja była o tyle zagrożona, że Rosja dostarczała nie tylko rakietę, ale też lądownik, który miał posadzić europejski łazik na powierzchni czerwonej planety. ESA na szczęście zdecydowała się zasilić projekt dodatkowymi funduszami, które pozwolą na zbudowanie przez Europę własnego lądownika. NASA zaś pomoże znaleźć nową rakietę. Inne osierocone misje ESA powoli znajdują nowe rakiety. Obecnie wiadomo, że SpaceX przejmie co najmniej 2 projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej. Będzie to teleskop Euclid do poszukiwania ciemnej materii i energii oraz sondę Hera, która ma za zadanie zbadać powstały po misji DART krater na asteroidzie Dimorphos. Mówiąc o wpływie wojny na branżę kosmiczną, nie można nie wspomnieć też o bezprecedensowych groźbach, jakie ludzie Putina wysyłali operatorom satelitarnym, a w szczególności firmie SpaceX. Według Rosji wszystkie satelity, które pomagają w działaniach wojennych Ukrainy, mogą stać się celem ataków Federacji. A jak wiadomo, wiele urządzeń na orbicie służy właśnie do śledzenia ruchu wojsk, a konstelacja Starlink pomaga w zachowaniu komunikacji na terenach objętych wojną. Do tej pory wszystkie groźby okazywały się puste, ale w listopadzie John Kirby, asystent sekretarza do spraw obrony, i tak ostrzegł, że wszelkie ataki Rosji na prywatne satelity będą wiązały się z ostrą odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że Rosja na taki ruch się nie odważy i nie czekają nas orbitalne wojny.
Na koniec warto wspomnieć, że amerykańsko-rosyjska współpraca nie została całkowicie zawieszona. Wojna nie miała na przykład do tej pory wpływu na funkcjonowanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co więcej, we wrześniu na pokładzie Sojuza na ISS poleciał Amerykanin Francisco Rubio, a w październiku załogowy Dragon wyniósł Rosjankę Annę Kikinę. Wiem, to nie są wszystkie kosmiczne wątki w rosyjsko-ukraińskim konflikcie, ale te wydały nam się zdecydowanie najciekawsze. Mamy jednak nadzieję, że zainteresowaliśmy Was tematem i daliśmy chociaż mały obraz tego, jak wojna za wschodnią granicą wpłynęła na to, co się dzieje nad naszymi głowami. Cześć, tu Rafał Grabiański z portalu Urania Postępna Astronomii. Od ponad 20 lat przyzwyczajeni byliśmy do obecności nad naszymi głowami Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na wysokości nieco ponad 400 km nad powierzchnią Ziemi krąży ta wielomodułowa stacja orbitalna i stale ktoś w niej mieszka. W 2022 roku możemy już powiedzieć z pełną wagą tych słów, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nie jest już jedyną stale zamieszkałą stacją na orbicie okołoziemskiej. W 2021 roku Chińczycy zaczęli budowę własnej wielomodułowej stacji Tiangong. Wysłali wtedy jej pierwszy moduł, był to główny moduł Tianhe. W tym kończącym się 2022 roku do Tianhe dołożone zostały kolejne dwa moduły badawcze, Wentian i Mengtian. Tym samym oficjalnie ukończona została budowa stacji, chociaż znając Chińczyków to niewykluczone, że do stacji tej dołączą jakieś dodatkowe moduły w najbliższych latach. Obecnie na stacji Tiangong przebywa już czwarta załoga. W tym roku po raz pierwszy w historii Chiny miały w jednym momencie na orbicie okołoziemskiej aż 6 astronautów. Po ukończeniu budowy stacji jest już w Tiangong na tyle miejsca, że załogi mogą rotować się na jej pokładzie. To znaczy jedna załoga, nowa załoga przylatuje do stacji, podczas gdy jeszcze stara znajduje się na niej. Razem te załogi spędzają kilka dni wspólnie na pokładzie stacji i potem ta stara załoga wraca. Tym samym chińska stacja kosmiczna Tiangong jest drugim obiektem po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w której jest w tej chwili zapewniony stała dostępność załogi na orbicie. Ukończenie budowy własnej stacji kosmicznej to wielki wyczyn. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna powstawała i jest prowadzona wysiłkiem wielu państw i organizacji. Stanów Zjednoczonych, członków Europejskiej Agencji Kosmicznej, Kanady, Japonii i Rosji. Chiny rozwijały od lat 90. własny program załogowy i choć państwo środka miało ochotę, miało aspirację wziąć udział w programie, w międzynarodowym projekcie stacji ISS, to decyzje polityczne Kongresu Stanów Zjednoczonych z 2011 roku praktycznie wykluczyły taką możliwość. Chiny posiadają więc teraz własną stację kosmiczną. Własna, samodzielna stacja nie oznacza jednak kompletnej izolacji. Chiny mają dobre relacje naukowe na tym polu, chociażby z Europą. Astronauci Europejskiej Agencji Kosmicznej kilka lat temu trenowali razem z Chińczykami i jestem przekonany, że w jakiejś przyszłej misji do stacji Tiangong poleci jakiś przedstawiciel, przedstawicielka Europy. Chińska stacja kosmiczna ma też polskie akcenty. Jednym z nich jest eksperyment Polar 2. Polscy naukowcy i inżynierowie z Narodowego Centrum Badań Jądrowych opracowywali już wcześniej do drugiej prototypowej stacji Tiangong 2 eksperyment Polar, który polegał na wykrywaniu polaryzacji promieniowania gamma. Eksperyment ten był wykonywany razem z partnerami z innych państw i teraz również Szwajcaria, Polska, Niemcy i Chiny budują drugą wersję tego instrumentu, który będzie wykonywał podobne obserwacje, ale już z pokładu wielomodułowej stacji Tiangong. Wiedza ta może pozwoli nam odpowiedzieć na pytania, jaka jest natura wysokoenergetycznych rozbłysków gamma. Korzystając z okazji, że jestem na antenie, nie wiem w sumie czy można powiedzieć na antenie tak zacnego kanału, jakim jest to jakiś kosmos, życzę wszystkim widzom Kuby jak najlepszego 2023 roku.
dla Was tu na Ziemi i dla różnych misji w kosmosie, żeby obfitował on podobnie jak 2022 rok w tak zacne, długo wyczekiwane wydarzenia kosmiczne, jak choćby wystrzelenie pierwszej księżycowej rakiety SLS, czy rozpoczęcie pracy naukowej kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Rewelacyjnie jest się dzielić takimi wieściami i miejmy nadzieję, że nie zabraknie ich też w nadchodzącym roku. Trzymajcie się cieplutko. Europejska Agencja Kosmiczna od ponad 40 lat prowadzi swój załogowy program kosmiczny, co, umówmy się, jest wyczynem, jeśli bierze się pod uwagę fakt, że wszystkie dotychczasowe projekty europejskich załogowych statków kosmicznych nie dobrnęły do platformy startowej. Ale jeśli się dobrze żyje z państwami, które takie zdolności posiadają, to wszystko jest do ogarnięcia. Europejscy astronauci brali udział w misjach amerykańskich promów STS, radzieckich i rosyjskich statków Sojuz, a od 2 lat korzystają z załogowych Dragonów. Wkrótce do menu mają wpaść amerykańskie Starlinery i księżycowy Orion. A w międzyczasie, kto wie, Europejczycy mogą przywitać się z chińskimi Shenzhou. W zeszłym roku ESA ogłosiła nową rekrutację do korpusu swoich astronautów. Do obecnej 7-osobowej klasy miała dołączyć świeża krew, a że kraj nad Wisłą jest już członkiem ESA, to padło najważniejsze dla nas pytanie. Czy nareszcie po generale Hermaszewskim biało-czerwoni wrócą w kosmos? Aplikowało ponad 22 tysiące obywateli Europy, w tym 549 osób z Polski. Ze względu na niski udział kobiet w poprzedniej rekrutacji, agencji szczególnie zależało tym razem na aplikacjach dziewczyn. Bardzo ciekawą i ważną częścią rekrutacji było pozyskanie astronauty z niepełnosprawnością. Chyba każdy ma dość podobną wizję materiału na astronautę, taki mózg i killer z kondycją cyborga. Otóż już nie. Jeśli zdrowo się odżywiasz i dotkniesz palcem nosa, to można cię wsadzić do rakiety. Dobra. Trochę przesadzam, musisz być nadal turbo mózgiem, no ale pewien stopień niepełnosprawności nie jest już przeszkodą w karierze astronauty. Podczas odbywającej się w listopadzie w Paryżu Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej, dyrektor generalny ESA Josef Axbacher przedstawił nową klasę europejskich astronautów. Po zmieleniu tych 22 tysięcy aplikacji i stopniowej selekcji poznaliśmy 17 rekrutek i rekrutów. Przedstawiono nam klasę zawodowych astronautów i coś nowego, klasę rezerwową. 5 zawodowych rozpocznie natychmiast trening i w najbliższych latach może spodziewać się przydziału do misji kosmicznych. W tej grupie są francuska Sophie Adinu, oblatywaczka helikopterów, Hiszpan Pablo Alvarez Fernandez, inżynier lotnictwa, Brytyjka Rosemary Coogan, astronomka, Belg Rafael Liégeois, neurobiolog i Szwajcar Marco Alon Siber, anestezjolog. Paraastronautą został Brytyjczyk John McFall, chirurg ortopeda. W młodości po wypadku drogowym John miał amputowaną prawą nogę powyżej kolana. Gość jest jakimś wybitnym olimpijczykiem, więc to by było na tyle w temacie rekrutowania zwykłych ludzi. W rezerwowej grupie 11 osób są Brytyjka, Hiszpan, Austriaczka, Szwed, Włosi, Francuz, Niemcy, Czech i Polak Sławosz Uznański. Oprócz tego, że jest to po prostu ekscytujące, trzeba powiedzieć, że ta rekrutacja nabrała właśnie znaczenia symbolicznego. Wiem, że brzmi to patetycznie, ale niecałe 3 tygodnie po ogłoszeniu zmarł generał Hermaszewski, dotychczas jedyny polski kosmonauta. Nie jestem przesądny i nie wierzę w żadne siły wyższe. Świat kształtuje fizyka i nasze wybory, ale w chwilach takich jak ta, coś tam klika. Sławosz pracuje obecnie w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w CERN-ie. Zajmuje się projektowaniem systemów elektronicznych wysokiej niezawodności i nieobce są mu systemy kosmiczne. Pytacie, to kiedy Sławosz poleci w kosmos? Odpowiedź brzmi, nie wiadomo kiedy i czy poleci. Klasa rezerwowa to dla ESA grupa wyselekcjonowanych, świetnych specjalistów ze swoich dziedzin, którzy są doskonałym materiałem na astronautów. Niestety, możliwości i budżet ESA nie są z gumy. Jeśli nadejdą lata obfite, to wiadomo, po kogo można sięgnąć. Jeśli lata będą chude, rezerwa pozostanie rezerwą. ESA daje też wyraźny sygnał, że piłka jest w grze. Wkład Polski w budżet ESA pozostaje symboliczny i chociaż nikt nie mówi tego wprost, to wiadomo, że nic tak nie buduje relacji jak przelew.
Na koniec jeszcze wspomnę o małym twiście. Polska mowa może zagościć na ISS szybciej, niż się tego spodziewamy. Hiszpan Pablo Alvarez Fernandez jest absolwentem m.in. Politechniki Warszawskiej i biegle mówi po polsku. To wszystko, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i jeszcze raz bardzo dziękuję moim gościom. Wesołych i kosmicznych świąt, bajecznego nowego roku, do zobaczenia, cześć!